Black Capella. O, jesteśmy. Orkiestra reprezentacyjna gminy Jasienica na Śląsku Cieszyńskim. Powstała w 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy z siedzibą w Międzyrzeczu Dolnym ze wsparciem wójta gminy pana Janusza Pieszyny. Kapela w swoim dorobku zdobyła dwa miejsca na przeglądzie orkiestr dętych organizowanych w ramach festiwalu Złota Trąbka w Kozach w 2015 i 2016 roku. W 2017 roku drugie miejsce z ośmiu możliwych na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Czeskim w Bohuminie i Krzyżanowicach. W 2018 roku kapela wydała płytę promującą działalność, na której można usłyszeć utwory w stylu czeskich orkiestr dętych, ale również melodie ludowe Śląska Cieszyńskiego i wiele innych. Promocja tejże płyty odbyła się na obiekcie Drzewet w Jasienicy w dniu 16 września 2018 roku podczas imprezy pod nazwą Zjazd Dętych Gwiazd. Black Capella, jak widać, występuje w strojach regionalnych Śląska Cieszyńskiego, co promuje południową część naszego kraju. Przed Państwem Black Capella, orkiestra reprezentacyjna gminy Jasienica na Śląsku Cieszyńskim, kapelnik Tadeusz Rozumek. Czekamy jeszcze chwilkę na... aż perkusja się nie zadaleko ukryje. Korzystając z tej chwili przerwy, chciałbym jeszcze bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować sponsorom, darczyńcom dzisiejszego koncertu, który nie odbyłby się, gdyby nie te osoby i te instytucje. Gmina Jasienica. Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z moją szefową Agnieszką Bronowską, ale niestety chora, zanim mogła, ale jest z nami duchem. Parafia Świętej Marii Magdaleny w Małęcowicach. Koło Gospodyń Wiejskich w Małęcowicach. Firma Ford Motors, pan Wigarowski. Firma Okładki Skus, pan Mateusz Cieśnik. No i kurde, na Małęcowicę też się trochę przyczynił. A przed Państwem, zresztą macie długą nazwę, muszę ją czytać. Black Capella, orkiestra reprezentacyjna gminy Jasienica na Śląsku Cieszyńskim. Kapelnik Tadeusz Rozumek.
Prawiednym to Tadeusz. Przywitałam Państwa, Blanka. Chcemy zaprosić Państwa do wysłuchania koncertu noworocznego, który dla Was przygotowaliśmy. Oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Pan Zbawiciel. Wszyscy doskonale znamy ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Za naszym pośrednictwem przenieśmy się teraz do tego radosnego czasu i przeżyjmy to jeszcze raz. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień. Dziś nam rok go składa w darze. To słowa znanego utworu polskiego wykonawcy Seweryna Krajewskiego pod tytułem Jest taki dzień, który za chwileczkę zabrzmi. Życzymy Państwu, aby każdy dzień tego nowego roku był właśnie tym najpiękniejszym dniem, a słowa tej piosenki utkwiły w Waszych i naszych sercach. Thank you.
kolejnym świątecznym utworem pochodzącym z za oceanu będzie na pewno znany wszystkim Christmas Medley, utwór którego tytuł w dosłownym tłumaczeniu brzmi Boże Narodzenie. Przenieśmy się myślami jeszcze raz do tych dni, które niedawno przeżywaliśmy w gronie naszych najbliższych. Starają się zachować tą atmosferę miłości na każdy dzień tego nowego roku. Jest hiszpańskojęzyczna piosenka świąteczna napisana w 1970 roku przez portorykańską piosenkarkę Jose Feliciano. Słowa refrenu to nic innego jak tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne, oprawione miłą dla ucha muzyką. Zapraszamy do wysłuchania magicznej świątecznej piosenki Feliz Navidad.
Kontynuując temat miłości, chcemy teraz przypomnieć utwór greckiej piosenkarki Eleni, która od 1975 roku śpiewała w zespole Prometeus, a w 1980 roku rozpoczęła swoją solową karierę wraz ze swoim mężem Kostasem. Porzućmy zło, przestańmy się nim bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. To słowa kolędy, którą Eleni kieruje dziś do naszych serc. Kolęda maleńka miłość. Pastorałka, czyli rodzaj kolędy wykonywanej dawniej przez wędrownych muzyków i żaków, z której religijna tematyka bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową. Także ludowa pieśń religijna o wesołym charakterze, w Polsce rozpowszechniona od XVII wieku. Pastorałka Dziecino Mała, którą za chwilę usłyszymy, swym wątku opisuje nam wydarzenia owej nocy w stajence betlejemskiej, kiedy to przyszedł na świat Bóg, Stwórca Nieba. Józef był ukochany ojcem.
Państwo, kapela, orkiestra reprezentacyjna gminy Jasienica na Śląsku Cieszyńskim w kapelni Tadeusz Rozumek.